internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Bartek Szuchowicz, pochodzę tutaj z Jasła, jestem właścicielem tego Cadillaca z 57 roku, także przyjechaliśmy na zlot taki zorganizowany z okazji Jasła. Raczej to jest takie zamknięte, że z naszych okolic przyjechały te samochody. Impreza, taka mówię, kameralna, nie jest jakaś tam zgłoszona na dalekie po prostu miejscowości. Miła atmosfera, fajnie, coś tam zawsze można porozmawiać, także. Ja go mam 2 lata, coś tam, ogólnie przyjechał z Ameryki, coś tam trzeba było remontować, takie uszczerki wsparciałe, remont silnika, ale ogólnie auto w całości, w oryginale, także raczej to okres zimowy, to takie na remonty przeznaczony jest czas. No w lecie, wiadomo, jakieś tam wesela. Takie że imprezy okolicznościowe. Ja tutaj jestem 3 raz w Jaśle, a nigdzie dalej jeszcze nie jeździłem. Koledzy byli gdzieś tam w Łęgu Tarnowskim. 2 tygodnie temu była impreza w Boguszwale. No, ale mówię, no ja jeszcze dalej się nie wybierałem. No, wiadomo, no, zawsze jakieś tam marzenia są. No jeszcze jakiś kabriolet jak był w takim modelu, co mam ten. No ale to już mówię, no wyższa półka po prostu i finansowa. Także. Nazywam się Mazur Waldek, jestem z Umieszcza. Jestem właścicielem tego oto pięknego Citroena 2CV, którym to jeździły w Paryżu zakonnice. Jest obecnie w tej chwili u mnie. Samochód jest z 1967 roku. Trafił do mnie z drugiej ręki w Polsce. Samochód jest w stanie oryginalnym, nigdy nic nie było w nim robione ani wymieniane. Jest w doskonałym stanie, jest oryginalny przede wszystkim, jak mało z tych samochodów, które tutaj są na placu. Jest taka mała zabaweczka, bardzo fajna, może nie za nowoczesna, ale bardzo fajna auto, które ma duszę po prostu.